I można by powiedzieć, że dwa trafienia dla zespołu z ponad setką goli w sezonie to niewiele. Bywało, że rekordzistki traciły 3 gole, ale 4 po raz pierwszy. Według mnie to chyba nic odkrywczego. Mecz z Rowem niedzielny rozegrał się w głowach. No myślę, że na pewno po części tak, ponieważ jak przeanalizowaliśmy to spotkanie, to nie realizowaliśmy założeń. Tak naprawdę fani 1%, jeśli chodzi o nasze działania defensywne. Do pory tego meczu straciliśmy 13 bramek w lidze i nasza średnia to było 0,7. Natomiast w tym meczu straciliśmy, tak jak wspomniałeś, 4 bramki i to zaważyło na tym, że tego meczu nie wygraliśmy. W ataku graliśmy dobrze, jesteśmy z tego zadowoleni, natomiast defensywa, która była bardzo mocnym naszym punktem, no nie funkcjonowała realizacja założeń, ale myślę, że troszkę upatrywałbym w tym też kłopotów z koncentracją. Czy w mijającym tygodniu zawodniczkom rekordu bardziej potrzebny był trener czy psycholog? Myślę, że te funkcje w kobiecym futsalu są tożsame i nie tylko w futsalu, myślę, że w kobiecym sporcie. I oczywiście te kompetencje też staramy się wykorzystywać wraz z całym sztabem, dlatego było to niezwykle istotne, żeby o tym meczu porozmawiać, przeanalizować go, pomyśleć o tym, co możemy zrobić lepiej i mam nadzieję, że to nam wyszło. Czy przed niedzielnym spotkaniem z AZS-em AWF wszystkie zawodniczki są do Twojej dyspozycji? Na drobne problemy narzeka Maja Fal, drobne problemy zdrowotne też dotknęły Kasię Moskałę, natomiast myślę, że do godziny 15 w niedzielę wszystkie zgłoszą pełną gotowość. 10 grudnia ubiegłego roku ograliście AZS AWF 3-0. W Bielsku Białej wystąpią zawodniczki z Warszawy po raz pierwszy. Coś więcej o rywalkach, o których przeciętny kibic rekordzistek pewnie wie tylko tyle, że futsalistki ze stolicy plasują się na 9 miejscu. No myślę, że jest to zespół, który ma bardzo dużo wariantów, jeśli chodzi o wyjście spod pressingu. Jest to zespół, który opiera swoją grę, jak większość zespołów w tej lidze, na kontratakach, niskiej obronie. Myślę, że będzie to zespół, który od pierwszej do ostatniej minuty będzie tutaj walczył o każdy centymetr parkietu. W niedzielne popołudnie kto żyw na startową 13? Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców futsalu przede wszystkim, bo tego na pewno nie zabraknie. Zrobimy wszystko, żeby było to święto godne finału i mam nadzieję, że przypieczętujemy dobry sezon dobrym meczem.